Dzisiejszy z nami jest Kamil Grosicki, który ma Państwu coś do przekazania. Później oczywiście odpowie na pytania. Proszę, Kamil. Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Pewnie się domyślacie, dzisiaj przed treningiem z dumą i honorem przekazałem informację selekcjonerowi i kolegom z drużyny, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim w reprezentacji. Jest to piękna chwila, ale też smutna, bo przez kilkanaście lat gry z orzełkiem na piersi, przyjeżdżania na zgrupowania, na reprezentowanie barw, zawsze to było dla mnie coś więcej niż tylko niż mecz. Ale nadszedł ten dzień i tak jak powiedziałem, z wielką dumą mogę to ogłosić, że to będzie moje ostatnie zgrupowanie w reprezentacji. Oczywiście gdzieś moim marzeniem jest zagrać ten pożegnalny mecz w Polsce. Będę rozmawiał na ten temat z selekcjonerem i z prezesem Kuleszą. Mam nadzieję, że taki mecz dany mi będzie. Chciałbym przede wszystkim podziękować kibicom przez te kilkanaście lat tego wsparcia na boiskach, na trybunach, dla mnie, dla reprezentacji. Chciałbym podziękować kolegom z drużyny, z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele, że mogliśmy tyle pięknych chwil razem spędzić w reprezentacji, godnie tą drużynę reprezentować. Trenerom, z którymi pracowałem, z trenerem Adamem Nawalką na czele, z trenerem Probierzem i z wieloma innymi trenerami, z trenerem Brzęczkiem, z trenerem Michniewiczem. Mógłbym tam jeszcze 5-6 trenerów wymienić. Każdemu im bardzo za to dziękuję, za te wsparcie. Prezesowi Kuleszy, prezesowi Bońkowi za możliwość bycia razem z nimi w tym teamie jednym. Wam dziennikarzom za te lata, za miłe komentarze, czasami też krytyczne komentarze, ale to jest taka jest nasza wszystkich rola. Więc wszystkim dziękuję. Przez te kilkanaście lat zawsze z dumą przyjeżdżałem na reprezentację i zawsze będę reprezentacji kibicował. Chciałbym podziękować na pewno mojej rodzinie, żonie Dominice, córce Mai, rodzicom za te wsparcie właśnie. Za każdym razem wiedzieli, czym jest dla mnie reprezentacja Polski. Widzieli moi najbliżsi, jak przeżywałem, jak nie dostawałem powołań, jak zagrałem słabszy mecz, jak strzelałem bramki, jakie to były emocje. Więc mówię, tak na dzień dobry chciałbym tyle przekazać informacji. Jestem spełniony jako piłkarz reprezentacyjną karierę. Miałem piękną, mogę powiedzieć. Oczywiście były też porażki, ale zapamiętam na pewno te piękne chwile w reprezentacji. Jeszcze raz dziękuję.